rozbita w okolicach Białogardu, później w okolicach Niechorza i po dramatycznym wyłamaniu w 1945 roku. 24 lutego rozpoczęła się kolejna operacja Armii Czerwonej, operacja pomorska, która doprowadziła do sytuacji, którą Państwo za chwileczkę zobaczą u nas na polu walki. Widzą Państwo, jak do stanowisk wysuniętych grenadierów niemieckich dotarł oficer Kriegsmarine. Oficer, który służył na łodzi podwodnej, o czym świadczy charakterystyczna biała czapka na motocyklu DKW-350. Przekażę meldunki na temat tego, co dzieje się na przedpolu Dziwnowa, na przedpolu, w którym już zebrały się elementy radzieckiego 79. Korpusu Ogólnoarmijnego generała Pierwotkina, który nacierał tutaj właśnie w kierunku Dziwnowa, w kierunku Kamienia Pomorskiego i docelowo w kierunku Świnoujścia. W tym czasie w Dziwnowie stacjonowały nie tylko elementy korpusu generała von Tedau, ale także słuchacze 6. Szkoły Łączności Luftwaffe, także przerzucony ze Świnoujścia i mający wzmocnić obronę Dziwnowa 56. Pułk 5. Dywizji Piechoty Lekkiej tzw. Jegrów. Ci wszyscy żołnierze mieli przede wszystkim zabezpieczać ewakuację cywilów, którzy po ogłoszonym 20 stycznia 1945 roku alarmie Gneisenau mieli za wszelką cenę przedostać się w kierunku zachodnim i pomni na to, co działo się od jesieni 1944 roku w Prusach Wschodnich, uciec przed nacierającymi Rosjanami. Jest marzec 1945 roku. Wybrzeża Dziwne, druga dywizja objęła stanowiska. Tuż za nią stały inne pododdziały 79. Radzieckiego Korpusu Ogólnoarmijnego.
Ci wszyscy żołnierze blokowali Dziwnów, blokowali ostatnie przeprawy z Pomorza w kierunku zachodnim. Blokowali żołnierzy, którzy już w tej chwili nie mieli szans odwrotu. Jeszcze parę dni wcześniej generał Hans von Tettau wyprowadził swoje oddziały z Niechorza. Wyprowadził w kierunku tutaj Dziwnowa, Dziwnówka, w kierunku Pobierowa. W momencie, kiedy 14 marca 1945 roku kończyły się działania w okolicach Dziwnówka, a 15 marca żołnierze 5 Pułku Piechoty wyszli na bałtycką plażę zaślubiać, Wojsko Polskie, czy swój oddział z Bałtykiem, Dziwnów był już odcięty. Stąd ewakuować się nie miano gdzie. Kierowano się na Wolin, który bronił się praktycznie do końca istnienia III Rzeszy. Tam trwały jeszcze podstawówki. Pozostali w przyszłym roku jubileuszowym z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej właśnie tutaj w rejonie Dziwnowa i w tej części Polski dzisiaj Pomorza.